Zdrowia. Liberalizm to jest choroba psychiczna. No tak, tak w Ameryce wielu ludzi określa to. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No liberalizm dzisiejszy niestety nie jest taki sam jak liberalizm 50 lat temu. Partia Demokratyczna dzisiejsza nie jest taka sama jak Partia Demokratyczna 50 lat temu. W 68 roku Kennedy, prezydent Robert F. Kennedy w 68 roku miał swoją tą kampanię wyborczą. Był chrześcijaninem, był katolikiem konkretnie. No, to były duże zarzuty za to, że on jest katolikiem, że on będzie się spowiadał do papieża, że nie będzie patrzył na konstytucję amerykańską, że będzie papistą, że będzie papieżowym sługusem. No, dużo katolików w Ameryce jest. Jest to mniejszość w sumie, no bo jednak Ameryka zaczęła się od protestantów i to takich najbardziej ekstremalnych protestantów, bo w sumie wszyscy ci pielgrzymi, którzy tu przyjechali, no to byli ścigani też przez króla angielskiego. No ale później anglikanizm w sumie zawładnął Ameryką, no i ale było dużo katolików, w sumie francuskich katolików z Quebecu przyjeżdżali, Polaków, Irlandczyków i tak dalej, i tak dalej. Także Nowy Jork, Boston, dużo jest właśnie europejskich. Maine, to też jest dużo kanadyjskich, no ale cała Luizjana, czyli jak tutaj jest Atlantyk, to te wschodnie wybrzeże, to cała ta Luizjana, no to była francuska, no to ona też tam miała sporo katolików. No i po zamachu w sumie na Roberta Kennedy'ego, został on pochowany, no miał mszę u świętego Patryka w Nowym Jorku, jako katolik. No ale to wtedy partia demokratyczna, no to była po prostu przemawiała do robotników, przemawiała do chrześcijan, przemawiała do tej klasy średniej, do tych matek, które wychowywały dzieci, a ojcowie pracowali, także to była taka rodzina amerykańska, no to w sumie jedna osoba, facet pracujący, no to był tym koniem po prostu, a te kobiety po prostu zajmowały się dwójką, trójką, czwórką, pięciorgiem dzieci i je wychowywały i ta Ameryka jakoś tak kwitła. No, wchodziły tam kwestie też te liberalne. No, liberalne to znaczy swobody, wolności, pozwolenia na jakieś inne życie, na mniejszości. Także, że dotyczyło to i Żydów jako mniejszości, i Murzynów jako mniejszości, powiedzmy i Polaków, i katolików. No, tego rodzaju rzeczy, że ma być jakoś tam równo. No i to miało być tak równo do tego stopnia, że Martin Luther King, no w sumie filmik o nim zrobiłem wczoraj, był jednym wielkim jebaką, no ale on jeżeli wychodził na tą mównicę i on przemawiał do tych swoich towarzyszy, powiedzmy plemiennych czy murzyńskich, no dużo tam rezonowało też wśród białych, no bo dużo on mówił, że jednak człowiek nie może być oceniany ze względu na kolor jego skóry, ale ze względu na wartości jego charakteru. No i to wszyscy się z tym utożsamiali, tak? Polak tak samo przyjechał, powiedzmy, był i popatrzył się i mówi, no tak, jak będę się uczył, jak będę mądry, jak będę uczciwy, jak będę płacił podatki, jak będę coś uczciwie robił dla Ameryki, no to nikt nie musi mu powiedzieć, że jestem Polakiem, tak? Żydzi się pod to podłączali, Meksykanie się podłączali, no Murzyni się podłączali, wszyscy się podłączali pod to, o czym mówił Luther King, no, że czarni bracia, miejcie porządny charakter, to nikt nie będzie zwracał uwagi na kolor waszej skóry. No i że ta możliwość, że uzyskanie możliwości do konkurowania, przepraszam,
do konkurowania z innymi powinna być wystarczająca. No ale jednak te postępowactwo, no bo to trudno powiedzieć postęp, to jest progresyw, tutaj to nazywają to progresyw, czyli postęp. No i to tak jest, tak jak jest lewica i lewactwo, to jest postęp i postępowactwo. To się zamieniło. Partia Demokratyczna w zasadzie zrobiła 180 stopni do tyłu. No oni już zrobili coś takiego, bo oni byli właścicielami niewolników, a później zaczęli popierać wszystkie te ruchy społeczne. Później jak zaczęli popierać ruchy społeczne, no to w zasadzie postawili na Murzynów. Murzyni bardzo stracili na tym, jako rodziny, jako system to dużo zyskali, no bo demokraci biali szczególnie zaczęli mówić, że to nie ma znaczenia charakter człowieka, tylko ma znaczenie, że jakieś grupy były dyskryminowane. No i się zaczęło. Zaczęło się to, że zaczęto wpychać, powiedzmy, kwoty studentów, które mają być przyjmowane na studia i do pracy i do państwowych urzędów i tak dalej, no i sztucznie obniżano, dawano tak zwane punkty za pochodzenie, tak, także to bardzo zmieniło, no to w sumie dużo obrażało w sumie dużo czarnych, no bo z gorszymi wynikami czarni byli przyjmowani, no teraz jest duża afera też na Harvardzie, ale to jest temat na inny temat. I druga sprawa, gdzie liberałowie, powiedzmy, wierzyli i demokraci tamtego czasu, czy tam uczciwi ludzie rodzaju Bóg, honor i ojczyzna, no to wierzyli, że człowiek jest niewinny, dopóki nie jest mu udowodniona wina. No i to było właśnie też McCarthy, powiedzmy. McCarthy ścigał w latach 50. komunistów, czy ich kolegów, no słusznie zresztą, no bo cały komunizm jednak, jak widać dzisiaj, opanował całą Amerykę, no ale to wszyscy, całe to lewactwo, całe te liberałowie wtedy się sprzeciwiali po prostu takiej walce, no że bardzo często to były ludzie oskarżani, byli niby winni przed procesem, no ale mieli procesy nie tak jak dzisiaj i dużo ludzi porównywało to, że to było rozprawy z Salem. Salem to jest taka mała miejscowość, no miasto nad Atlantykiem, gdzie 19 osób zostało skazanych na śmierć, no i egzekucje były wykonane na podstawie zeznań kilku dziewczynek, także to też jest ciekawa historia, no ale to tak porównywali McCarthy'ego. No i cały ten proces to był upamiętniony w takim filmie Zabić Drozda, no to tam był taki biały prawnik, który broni Murzyna, który tej robotnika rolnego, który był oskarżony o gwałt przez białą. No i tam w zasadzie, no to ten prawnik udowodnił, że ona kłamie, no ale mimo wszystko biała ława przysięgłych po prostu uniewinniła, znaczy skazała go. No ale to już były te początki tych Hollywood, początki tego komunistycznego, można powiedzieć, tej propagandy antybiałej, anty i takiej pro powiedzmy komunistycznej, że biały jest niedobry, a czarny jest dobry, no i że ten biały pomaga tym czarnym, także to takie legendy już w tym czasie się tworzyły, no ale ludzie wierzyli, powiedzmy, w tego rodzaju rzeczy. No a czy to były straszne rzeczy? No można powiedzieć, że Obama w 2011 roku to zrobił dużo gorszą rzecz, no bo 2011 roku wypisał taki przyjacielski list i napisał: drodzy koledzy, do uniwersytetów, do koledżów i tak dalej, napisał: drodzy koledzy, musicie przemyśleć, jak wy traktujecie najróżniejsze sytuacje, kiedy są oskarżenia o gwałty, powiedzmy, czy są jakieś
zamieszania w stosunkach damsko-męskich. No i, bo jeżeli nie, no to rząd federalny przytnie wam pieniądze, tak? No i co się stało? No to wtedy to się stało to, że ci urzędnicy, te urzędasy, ci wszyscy ci, którzy manipulują tym szkolnictwem w Ameryce, no to mam inny filmik, który może też pokażę, dam punkt odniesienia, że w zasadzie zabrakło jakichś takim przesłuchań, zabrakło wyjaśnień, zabrakło policji w to związanej, po prostu było tak, zrobił to, tak jesteś wyrzucony. No bo to z reguły były dziewczyny przeciwko chłopakom, no i te wszystkie procedury są na dzień dzisiejszy znowu sprawdzane przez dzisiejsze Ministerstwo Oświaty. No i lewactwo co mówi? No mówi, że nie można tego robić. No dlaczego nie można robić? No wiadomo, że prawda wyjdzie. Me too, no to jest taka ta ja też, czy mnie też sytuacja, kiedy kobiety zaczęły wychodzić i mówią, że one były tam zgwałcone, czy molestowane, czy tam nadużywane, no i opowiadają te swoje wersje bez całości. No jak był Brett Kavanaugh, były te przesłuchania do Sądu Najwyższego, no to zaczęły kobiety, to taka liberalna, demokratyczna, normalna, uczciwe stwierdzenie typu kobieta ma prawo do bycia wysłuchaną, to znienacko się zmieniło, kobieta ma prawo do, żeby jej uwierzyć. No to jest dramatyczna różnica, tak? Posłuchać, a uwierzyć czy zawierzyć. Także, że cała ta niewinność, założenie niewinności zmieniło się po prostu na założenie winności. Także, że w tym zabić Drozda, no to by było to, że ta oskarżająca to byłaby najlepszą bohaterką. Ten Atticus Finch, no to ten prawnik biały, który bronił tego Murzyna, to byłby potraktowany jako właśnie takie trująca męskość. No a cały ten grupa tych wszystkich lewackich bojowników o wolność doby tego powiedzmy Murzyna powiesiła. Także to wszystko się zaczęło stawiać do góry nogami. Również w Ameryce jest konstytucyjne prawo do obrony, tak? Jest konstytucyjne prawo do obrony, niezależnie kogo. Także w Ameryce jednak ludzie przychodzą i będą bronili czy Hitlera, jeżeli by żył, czy Jaruzelskiego, jakby żył, czy kogokolwiek, najgorszego bandziora, Al Capone, czy tam innych. I nie ma czegoś takiego, że bandzior nie ma prawa do obrony. No jest to ten ACLU, czyli American Civil Liberties Union, czyli to taka organizacja założona przez Żydów, no bo oni właśnie robili, oni wszyscy bronili wszystkich właśnie tych lewaków, czy tych socjalistów, czy tych komunistów, którzy znaleźli powiedzmy swój raj w Ameryce, no i byli bardzo często właśnie po lewej stronie, no to oni byli bronieni szczególnie wtedy, kiedy potrzebowali, no ale normalnie, na dzień dzisiejszy ta sytuacja się zmieniła, także, że powiedzmy na Harvardzie w koledżu prawnym faceta, profesora po prostu wyrzucili za to, że studenci zaczęli protestować i oni powiedzieli, że on nie ma prawa reprezentować tego gwałciciela Weinsteina. No Harvey Weinstein, no kawał bydlaka, kawał jebaki, kawał świni i tak dalej. No ale jednak mimo wszystko
każdy powinien mieć prawo do prawnika. I profesor, który się zdecydował bronić go, no to został po prostu wygoniony, wywieziony na taczkach, łącznie z jego żoną, która miała jakieś tam stanowisko i oni mieszkali w jakiejś tam rezydencji uczelnianej. No to nie dość, że ich z roboty wywalili, z tej posady wywalili, to jeszcze z mieszkania, którego używali. Także patrząc na metody Joe McCarthy'ego, no to McCarthy to był po prostu pryszcz, to po prostu był motylek, to po prostu było nic. Na dzień dzisiejszy te lewackie zachowanie tej tłuszczy, tych studentów, no i bardzo często właśnie profesorów, no to po prostu jest jakaś mania, to jest obłęd lewactwa amerykańskiego. Dzisiaj to, co się dzieje, no to wyganiają wszystkich, szczególnie tych pozostałości konserwatywne na koledżach. Jeżeli ktoś tam ma jakieś inne zdanie na temat rasy, czy tej genderyzmu, no to po prostu są wykurzani. Po prostu przychodzą ci młodzi ludzie, ci napaleni socjaliści i po prostu ich wyrzucają. Także, że ta nazwa liberał, no to większość ludzi po prawej stronie to po prostu stwierdza, że to jest choroba psychiczna, jest choroba psychiatryczna. Wiadomo, że młodzi ludzie są zafascynowani jakimiś nowymi idealistycznymi ideologiami, no ale wszystkimi tymi ideologiami, które jednak tłumaczą, że jest jakaś tam walka przeciwko niesprawiedliwości społecznej. No i ta walka przeciwko niesprawiedliwości społecznej jest na dzień dzisiejszy w Ameryce tak pokręcona i tak oszukana i tak wykrzywiona, że po prostu każdy normalny człowiek, każdy jakiś konserwatywny człowiek po prostu się drapie w głowę. Lewactwo niszczy chrześcijaństwo jak tylko może. Lewactwo niszczy wolność wypowiedzi jak tylko może. Lewactwo eliminuje, jak wspominałem, właśnie prawo do obrony. Lewactwo przestało zwracać uwagę na to, co człowiek reprezentuje, tylko jaką ma skórę. Także że jest to odwrotny rasizm po prostu. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć subskrypcję. Dzwoneczek, można nacisnąć dzyń. Powiadomienia o codziennych filmikach. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie sugestie. Jeżeli możecie, rozsyłajcie po Facebookach, po Wykopach, gdzie się da. I do następnego codziennego filmiku.